Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie witam wszystkich Państwa i zapraszam na nasz dzisiejszy program. A w naszym studio gość, pan Lech Makowiecki. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie, panie Lechu. Po raz kolejny spotykamy się w naszym studio. No ja odgrażałem się, że co roku będę wydawał kolejną płytę z balladami o tematyce historycznej, patriotycznej. Rozszerzyliśmy jeszcze tematykę o wątek religijny. No właśnie, i kolejna płyta, Obudź się Polsko. Tak, no taki bardzo, jak to niektórzy mówią, faszystowski tytuł, bo teraz to, co z patriotyzmem związane, kojarzy się z takimi przykrymi epitetami. Obudź się Polsko jest tytułem nieprzypadkowym. Taki jest podtytuł ballady przewodniej, modlitwa jako tytuł główny, Obudź się Polsko jako tytuł dodatkowy. Ten utwór właściwie jest jak gdyby kwintesencją tych moich ostatnich przemyśleń. Zwłaszcza po Marszu Niepodległości w tamtym roku, zwłaszcza po wszystkich tych smoleńskich miesięcznicach, zwłaszcza przed kolejnym Marszem Niepodległości. Modlitwa, który to już raz, święte misterium, święty czas, minęło znowu tyle lat, czy z tego coś zrozumiał świat? Które z przykazań zechciał wziąć? Nie kłam, nie kradnie, wiernym bądź. Czci ojca swego, matkę swą. I nie zabijaj, to największe zło. Obudź się, Polsko ma. Powstań z kolan Polsko, daj nam sprawiedliwość, bo ojczyzna, honor, wiara w sercach naszych na sztandara. Powstańcie z bądzy, bunta wzywa. Mieć albo być, pytania dwa. W świecie, gdzie wszystko cenę ma, pytają dzieci kiedyś nas, kto ukradł im najlepszy czas? Kto sprzedał pamięć dawnych lat? Na poniewierkę wygnał w świat. I kto zatracił? Obudź
Jakie utwory znalazły się na tej pana najnowszej płycie, która ukaże się pod koniec listopada? Tak. Otóż jest to swoisty koncert życzeń. Ta płyta jest trzecią z kolei płytą, kontynuacją Katynia, kontynuacją patriotyzmu i zawiera przeróżne, czasami niepasujące do siebie, wręcz wydawałoby się utwory. Utwory, które oscylują na pograniczu muzyki rockowej, muzyki latynoamerykańskiej, muzyki sakrosągowej, religijnej, dlatego że różni słuchacze mieli różne oczekiwania. Część na przykład słuchaczy telewizji Trwam Radia Maria domagała się wręcz ode mnie, żeby była ballada Mój Dom, Mój Świat, która jest przez waszą stację emitowana. Inni z kolei... To chyba najstarszy utwór, prawda? Tak, on powstał 20 lat temu po obaleniu rządu olszewskiego. I smutne, że po 20 latach dalej jest aktualny. Mój Dom, Mój Świat jest to taka właściwie emigracja wewnętrzna spowodowana tym, że to, co nas otacza, nie za bardzo nas zadowala. I sprzed 20 lat i ścieżka dźwiękowa, i te obrazki no, robią ogromne wrażenie również dzisiaj. Nie mamy postępu w tych sprawach, o których tam śpiewała Bożena dawno, dawno temu. I warto ten utwór przypominać. Ale na przykład fani... Rotmistrza Pileckiego domagali się ode mnie również jakiejś ballady o naszym bohaterze narodowym. Przecież Rotmistrz Pilecki jest jak gdyby odpowiednikiem polskiego Jamesa Bonda. Z tą różnicą, że to, co on robił, działo się naprawdę. To, co on robił, było bohaterstwem na pograniczu śmierci rzeczywistej, a nie filmowej. I tak dalej, i tak dalej. Właściwie o każdym utworze moglibyśmy porozmawiać, ponieważ jeden jest dedykowany kibicom, patriotom, inny z kolei motocyklistom, którzy co roku jeżdżą do Katynia. Jeszcze inny Kaszubą, bo jest tam sakrosąg Swarzewska Pani. Jeszcze inny mówi o historycznych sprawach. Generalnie rzeczywiście różnorodność i muzyczna, i tekstowa jest bardzo różna, ale jedno mogę Państwu obiecać. Każdy z tych utworów jest jak gdyby no, perełką w swym gatunku, w swym klimacie. I to, że konwencje są różne, powoduje, że słucha się tej płyty bez znużenia. Mam nadzieję. Się mną.
również adresatów, prawda? Bo każdy jakby znajdzie coś dobrego dla siebie na tej płycie. Tak, są tam utwory i do emerytów adresowane, i do ich wnuczków. Także wydaje mi się, że to jest atutem tej płyty. No i jeszcze jeden najważniejszy atut. Poprzednie płyty, o których mówiłem, były moimi autorskimi, również wykonawczo, utworami, balladami. Tutaj znacznie szerzej zaprezentowana jest Bożena Makowiecka, prywatnie moja żona i solistka zespołu Zajazd. I ponieważ znalazło się na tej płycie troszkę sakrosągowych, religijnych utworów, hymnów nawet, jej anielski głos bardzo tę płytę ozdabia, urozmaica. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie znacznie lepiej odbierana. Jestem tego pewien. Utwory, jak zawsze, bardzo mocno osadzone w rzeczywistości polskiej i też taka chyba bolesna diagnoza świadomości co po niektórych Polaków. Tak, ja staram się być takim śpiewającym felietonistą, który na bieżąco komentuje to, co mnie denerwuje, razi, co po prostu mi przeszkadza. Na tej płycie, jak już mówiłem, wiążą się z sobą wątki religijne i patriotyczne jako równoważne. Już po wojnie właściwie zauważono, że w Polsce patriotyzm, polskość ocalała właśnie dlatego, że nie udało się najeźdźcom zniwelować oddziaływania Kościoła. Kościół przetrwał. W Kościele patriotyzm, historia, honor Bóg Ojczyzna znalazły swoich kontynuatorów. Coraz to kolejne pokolenia. I właśnie dlatego na tej płycie wydawało mi się to o tyle ważne, żeby te tematy poruszać. Wróćmy może jeszcze do poszczególnych utworów, które znalazły się na płycie. Wśród tych utworów, które między innymi będzie Pan prezentował w trakcie naszego dzisiejszego programu, jest utwór Ostatni nabój. To była z kolei moja odpowiedź na oczekiwania pana reżysera Jerzego Zaleskiego, który nie może skończyć filmu pod tytułem Historia Roya. Napisałem tę balladę i oddałem mu ją do dyspozycji celem wykorzystania tego utworu do zbierania pieniędzy na skończenie filmu. Ten film już miał swoje prapremiery nieoficjalne takie, sam go widziałem dwukrotnie na takich pokazach. I myślę, że przy drobnych korektach powinien znaleźć się wreszcie w normalnych kinach, w normalnej dystrybucji. I temu właśnie ma służyć ta ballada, która opowiada właśnie o historii głównego bohatera. Zapadam w ciemność i las to moje życie, to mój dom. Przyjaciel księżyc w porę zgasł, mateczka noc okryła mgłą. Już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg, do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Dla nich obroża zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności, mojej wolności. Tylu przyjaciół przeszło już na drugą stronę, w lepszy świat. Garbate krzyże pokrył kurz, w dziurawych hełmach gwiżdże wiatr. Szukali światła w mroczne dni, przed Bogiem tylko chyląc kark. Pośród klęczących dumnie szli, pogardzie mając każdy targ. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co na smyczy wolą żyć i nie podniosą nigdy głów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, dla mojej szyi pętlą jest. Dla mej wolności,
mojej wolności. Wstaje świt, opada mgła, nadchodzi nowy, piękny dzień. Moja wolności, przy mnie trwaj. Najbardziej teraz kocham cię. Ostatni nabój, krzyża znak. Burzy się krew, szczęknęła broń. Wybaczcie, jeśli coś nie tak. Przez chwilę lufa chłodzi skroń. Za to, że wolnym chciałem być, ścigają mnie jak sfora psów. Ci, co nas myczy, wolą żyć i nie podniosą nigdy łbów. Moja wolności nie znał cię żaden niewolnik, żaden pies. Obroża dla nich zwykła rzecz, obroża dla mnie pętlą jest, dla mej wolności. Mojej wolności. Dla mej wolności. Mojej wolności. Żołnierze wyklęci, traktowani przez wiele, wiele lat jako bandyci, jako pospolici przestępcy, wrybiani w jakąś kolaborację z faszystami, byli tak de facto rycerzami, byli niepokornymi, byli tymi, dzięki którym jakaś przedwojenna część prawa, normalności przetrwała w naszym narodzie. I oni również powinni mieć znacznie szerszy dostęp do chociażby filmowanych biografii. Jeszcze żyją ludzie, którzy to pamiętają. Jeszcze żyją ludzie, którzy ich wspominają. Korzystajmy z tego. Nagrywajmy to. Przekazujmy dalej. I twórzmy wspaniałe historie o tych ludziach. Młodzież nie chce czytać książek historycznych. Młodzież nie chce chodzić na jakieś wykłady na temat przeszłości. Ale młodzież z chęcią obejrzy film. Wrażliwy, czuły film o tamtych czasach, o tamtych wspaniałych ludziach. Nie jakiś obrazoburczy, nie jakiś celebrycki. Film pokazujący prawdę, ale w sposób taki jak, powiedzmy, Szeregowiec Ryan. Ostatnio widziałem film Braveheart Mela Gibsona o walkach wyzwoleńczych Szkotów. Szkoci, podejrzewam, postawią mu, albo już postawili pomnik za to, jak pięknie pokazał ich historię. My czekamy ciągle na takiego Mela Gibsona, który zajmie się polską historią, która jest najciekawszą, najpiękniejszą na świecie. Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie stali. Ej, hej, rotmistrzu z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz stąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu, było was tak wielu, lecz zabija Moskwa naszych bohaterów. Witoldzie Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy,
czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona. Śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie. Żołnierzu niezłomny, nagrodą ci blizny, drogowskazem twoim Bóg honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twą nagrodą blizny, drogowskazem zawsze Bóg honor ojczyzna. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją, tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią, tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, ciało zakopali, jeśli nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie, zakopali ciało, jeśli nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz z ułanami, dusza uleciała, wieść została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z ułanami, uleciała dusza, wieść została z nami. Rotmistrzu Bilecki, do apelu stawaj, życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj, życie ci zabrali, zostawili sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj, zabrali ci życie. Dzisiejszym brakuje nam autorytetów, takich ludzi z moralnym przesłaniem, ludzi o bohaterskiej karcie historii. I niewątpliwie rotmistrz Witold Pilecki jest przykładem tego. Przecież pomijając to, żeby to był artysta, ponieważ miał zacięcie malarskie, zdawał do Akademii Plastycznej, z tego co pamiętam, to był również bardzo szaleńczo, wręcz odważny człowiek, żołnierz, ułan. Coś pięknego w historii Polski, bo nam ułani kojarzą się zawsze z tym najpiękniejszym polskim wojskiem, najbardziej walecznym, bohaterskim, najbardziej malowniczym. Dlatego wymyślając tekst podsumowujący właściwie całą biografię, w miarę wyczerpująco rotmistrza Pileckiego, nie kusiłem się o skomponowanie melodii. Napisałem to na bazie znanej, popularnej melodii ludowej Ułani, ułani malowane dzieci. I wydaje mi się, że to podsumowanie biografii rotmistrza, który przecież istąpił do piekieł, czyli był w Auschwitz i z tego piekła wyrwał się, który prześladowany był zarówno za życia przez dwa totalitaryzmy, hitlerowski i stalinowski, który nawet po śmierci był zakłamywany, niszczony, tępiony, który mimo tego, że nie ma na dzień dzisiejszy jeszcze jego miejsca pochówku, nie wiemy, gdzie złożone są jego kości, mimo wszystko przetrwał w legendzie. Jego sława, jego chwała ocalała. Jest tym właśnie przykładem, z którego można by czerpać. Dlatego boleję nad tym, że nie ma filmów o tego typu ludziach. Że jego życiorys jest jak gdyby gotowym scenariuszem filmowym. Jakoś nikt nie chce, nie może po to sięgnąć. Niech ta ballada będzie jak gdyby takim wstępem do upamiętnienia tego typu ludzi. Takich rotmistrzów Pileckich, wiem, jestem tego pewien, jest mnóstwo. Jest setki, tysiące. Oni są zapominani. Ja na swojej płycie nawet piszę
takie słowa wprowadzające, że właściwie Polska jest szczególnym krajem. Jest krajem ludzi dobrych. Jest krajem ludzi, gdzie wiara katolicka spowodowała to, co spowodowała. To, że w czasie wojny ocalało na przykład tylu Żydów, jest tylko i wyłącznie zasługą naszego katolicyzmu. Gdyby Holokaust realizowany był na przykład we Francji, Belgii czy w innym kraju, prawdopodobnie żaden z prześladowanych Żydów nie ocalałby. Po prostu ludzie nie ryzykowaliby życia swoich rodzin, życia swego własnego. Nie chcieliby dzielić się chlebem z jakimiś ukrywanymi uciekinierami. Po prostu naród żydowski wyginąłby w 100%. Dzięki temu, że Holokaust był realizowany w Polsce, bardzo wielu z nich przeżyło. I są ich dobroczyńcy, są teraz sprawiedliwymi wśród narodów świata, jest ich najwięcej. To wszystko powoduje to, że możemy być dumni ze swojej przeszłości, możemy być dumni ze swoich przodków i nie musimy mieć kompleksów w Europie. Polskość to jest normalność, polskość to jest ideał. I polskości możemy uczyć wszystkie europejskie nacje jako wzorca, jako przykładu postaw szlachetnych, dobrych, najlepszych pod słońcem. Easy Rider? A Easy Rider, no to został zawłaszczony przez motocyklistów, którzy dorocznie wybierają się na motocyklowy rajd katyński. Oni śpiewają ten utwór już u siebie na wszelkiego rodzaju spotkaniach. Grałem te ballady również na zlocie motocyklowym w Giedrzwałdzie i z przyjemnością zauważałem, że te potężne chłopiska w tych skórzanych, groźnych kurtkach klękają przed Bogiem, chylą czoła przed Najświętszym Sakramentem, ale po uroczystościach religijnych potrafią również się świetnie bawić. Easy Rider, Siwy Wilk, ballada jak gdyby o niejednym z nich przyjęła się na tyle, że wzięli ją jako swoją. I stąd ten może niepasujący rockowy utwór na tej płycie. Na zachodzie sakrosągi, utwory o tematyce religijnej wchodzą na listy przebojów. Warunkiem tego, żeby utwór religijny, tak samo jak i patriotyczny, podobał się wszystkim, musi być jakiś mądry, fajny tekst i w miarę przebojowa muzyka. Utwory typu I'm Lord czy Amazing Grace są śpiewane przez największe gwiazdy amerykańskie. I tak sobie myślę, że gdyby w Polsce powstawało więcej utworów śpiewanych przez polskie gwiazdy, pisane przez polskich doskonałych tekściarzy czy kompozytorów, również miałyby szansę wejść na listy przebojów. Taką próbą właśnie jest Tylko mnie Boże prowadź, gdzie jako autor, kompozytorem jest Zbyszek Hoffman. Jako autor tego tekstu chciałem opowiedzieć historię nieidealistyczną. Historię człowieka, który upada, który ma wiele wad, wiele mankamentów, ale który dąży jednak cały czas do tego jednego, jedynego celu i stara się, żeby Bóg wspierał go w tym, prosi go wręcz o to. Stąd ciekawe przesłanie tego utworu. Nie jesteśmy ideałami. Nawet święci mieli swoje wady. Mieli chwilę słabości. Stąd tego typu właśnie utwór na tej płycie. Swarzewska Pani, no jest to z kolei sakrosąg bardzo popularny na Kaszubach. Tym utworem Kaszubi modlą się o szczęśliwy powrót z połowów. Tym utworem Kaszubi witali Jana Pawła II w roku 99 w Sopocie, kiedy nawiedził Trójmiasto. No i ten utwór wykonał również mój zespół Zajazd z Bożeną Makowiecką, która wykonała go przepięknie, jak mało kto by potrafił. Są jeszcze głosy w naszej ojczyźnie, to bardzo cieszy. Swarzewska nasza pani, kaszubska matko, ty nad swoimi dziećmi czuwasz ukradkiem. Swarzewska pani, kaszubska matko, ty tu w Swarzewie tam trzymasz straż nad całym morzem i nad polem.
dzisiejszy dzień, rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, skłania też do takich szczególnych refleksji. Może czym powinien być patriotyzm w czasach pokoju? Czym jest dla Pana? No, zawarłem odpowiedź na drugiej płycie pod tytułem Patriotyzm. W tekście tego utworu jest prosta definicja. Patriot w czasu pokoju, kiedy nie trzeba umierać za ojczyznę, kiedy nie trzeba przelewać krwi, objawia się w tym, że staramy się mądrze, dobrze, rozsądnie wychować kolejne pokolenia. Bez tego jakakolwiek kontynuacja jest niemożliwa. W związku z tym to jest taka moja definicja. Nie płacenie podatków, nie sprzątanie śmieci z trawnika, tylko właśnie myślenie przyszłościowe. Myślenie o wychowaniu kolejnych pokoleń, bo tylko to wtedy i zawsze ma sens. Na tej płycie są również utwory, które o tym opowiadają. No, utwór Bo my z ciebie, naczelniku, dedykowany jest Tadeuszowi Kościuszce. Myśmy go z Tadeuszem Buraczewskim pisali właściwie na kolanie bardzo szybko, bo konkurs na piosenkę o Kościuszce w Australii domykał się już. Ostatnim rzutem na taśmę wysłaliśmy tam MB3 i o dziwo ta ballada zdobyła first prize, główną nagrodę tego właśnie konkursu. Nie ma jeszcze teledysku, mam nadzieję, że ktoś może z internetowych, YouTube'owych filmowców potrafi to jakoś zilustrować. Ja chciałem przy okazji podziękować wielu ludziom, którzy nas wspierają, ponieważ bardzo trudno jest o komercyjne, profesjonalne teledyski. Po ostatnim naszym programie odezwało się parę osób. Chciałem Dominikowi Rakoczemu podziękować, bo zaoferował się zrealizować kilka teledysków zupełnie społecznie za darmo. I właśnie balladę o rotmistrzu Pileckim mu zawdzięczamy. Tylko mnie Boże prowadź również zilustrował muzycznie. A na przykład Antoni Hinz, Kaszub z Krwi i Kości, samodzielnie zrealizował Swarzew z kompanią z naszym skromnym udziałem. Więc tym wszystkim ludziom bardzo dziękuję, ponieważ nie mamy budżetu na tego typu produkcje. A ludzie, którzy mają pewne zawodowe zacięcie, możliwości, umiejętności, potrafią nas bardzo wesprzeć. I dziękuję też Maćkowi Szamelowskiemu, który bardzo ładnie pomógł zrealizować utwór Modlitwa, oparty na kolejnym darze, to znaczy na darze od internetowych chłopców z lasu, którzy zarejestrowali pochód ubiegłoroczny na Marszu Niepodległości i pozwolili nam te ujęcia wykorzystać do naszej prostej YouTube'owej produkcji. Tytuł najnowszej płyty Obudź się Polsko. Panie Lechu, jak to dzisiaj robić, żeby obudzić też tożsamość naszą taką, wszystkich Polaków? Trzeba wykorzystać atuty, które drzemią we wszystkich takich warstwach społecznych. Mamy przecież również na płycie utwór Polska 2012. Jest to utwór, który napisałem z myślą o polskich kibicach, patriotach. Dlatego, że ci ludzie, oczywiście nie mówię tu o chuligaństwie, mówię o tych, którzy na stadionach próbują przypominać o żołnierzach wyklętych, próbują wznosić okrzyki niepopularne typu Bóg, honor, ojczyzna i tak dalej, i tak dalej. Więc należy łączyć te usiłowania, powiedzmy, kibiców patriotów i motocyklistów i tego, przepraszam za określenie, mohorowego społeczeństwa, którego, które bardzo szanuję i chylę czoła, ponieważ to są ludzie, których wojna dotknęła, którzy przeżyli całą traumę i okresu stalinowskiego i późniejszych etapów odgruzowywania, odbudowywania Polski. I młodzież, która wbrew temu, co się mówi, nie jest taka zupełnie zepsuta. Ja widzę w internecie, pod moimi balladami wpisują się przede wszystkim młodzi ludzie. Jeśli oni wchodzą na utwory patriotyczne, jeśli oni potrafią zapłakać przy nich nawet, to znaczy, że mają młode, wrażliwe serca, że nie udało się wykorzenić tej historii, tego patriotyzmu, tej polskości, że polskość to jest dla nich normalność. Często też młodym ludziom kojarzy się patriotyzm z czymś takim smutnym, takim posępnym, a przecież on taki nie powinien być. Oczywiście, że i taki nie jest. Patriotyzm to jest pamięć o rzeczach tragicznych, ale patriotyzm nie miałby sensu, gdyby nie było tego optymistycznego spojrzenia w przyszłość. Stąd na tej płycie są utwory, które są również radosnym patriotyzmem, czy radosnym wyznawaniem wiary. Wielka radość, no to jest taki hymn kościelny, który napisałem przed wizytą papieża w Sopocie. I wykonywali go najlepsi artyści z Trójmiasta, za darmo, w czynie społecznym. Utwór zaczyna się bluesem, smutkiem.
a kończy się radosnym gospelem, czyli po prostu szaleństwem, z uśmiechem, z temperamentem, z optymizmem, z nadzieją w przyszłość patrzącym. I wiele utworów z tej płyty łączy w sobie również radosne, pogodne przesłanie. I myślę, że tak należy patrzeć na patriotyzm. Nie jako na wyłącznie rozdrapywanie ran, a jak również na szukanie recepty na to, jak ta przyszłość ma się potoczyć. Jak my musimy prowadzić swoje życie, swoją działalność, swoje myślenie, w jakim kierunku ustawiać, żeby z tych wszystkich impasów, które nas czekają, wyjść z obronną ręką. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było wojen. Jest internet, McDonald's i streaming. Mądrych ludzi obrzuca się błotem, na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach, chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka, lepkie kłamstwo wylewa się z pysku. Złodziej dzierży dziś klucze do banku, łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne, cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas wiesz, liczy się tu i teraz, taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Solo! Wolność mamy, więc rób ta, co chce ta. Kto nie umie się bawić, niech spada. Ja coś mówię o tańcu kokoła, ty nie kumasz nic z tego, co gadam. Masz licencjat, brak zasad i power, chamski PR, co daje wyjść z cienia. Nauczyli cię prawie wszystkiego, odebrali znajzdolność myślenia. Dostał ci się i no sznur, a mury rosną, rosną, rosną i dosięgają prawie chmur. A mury rosną niewidzialnie, otacza wszystko szklany mur. Pytasz mnie, co to jest patriotyzm. Wielu mędrków wciąż nad tym się trudzi. Patriotyzm na dziś to mieć dzieci i wychować je. Wiele koncertów z tymi utworami już za panem, wiele na pewno przed panem. Co by pan powiedział o atmosferze swoich koncertów? Jak te koncerty wyglądają? Z jakim odbiorem te utwory spotykają się? No, gramy dla przeróżnej publiczności. To jest publiczność polonijna, to jest publiczność młoda, to są starsi ludzie, którzy nas zapraszają na, powiedzmy, jakieś kombatanckie imprezy. To jest młodzież szkolna, bo często nas zapraszają dyrektorzy szkół, żeby nasze koncerty potraktować jako lekcję historii swoistą, taką bo przebojową, bo śpiewaną, bo nienudną, niepodręcznikową, tylko bardziej nastawioną na kontakt z odbiorcą. I szczerze mówiąc, nie rozgraniczam publiczności, bo każda z nich reaguje właśnie tak, jak reagować powinna. Te koncerty niosą w sobie bardzo dużą dozę wzruszeń. Uważam, że nie wykorzystuje się poruszenia serca do przekazywania treści ważnych, istotnych. Muzyka może być użytkowa, na przykład rytmiczna na dyskoteki.
na przykład, strzelam, disco polowa na jakieś wesela, gdzie rzeczywiście ilość alkoholu powoduje to, że cokolwiek by było taneczne z przytupem, sprawdza się. I muzyka patriotyczna, sakrosągowa, która niesie w sobie pewne przesłanie. I nieważne, czy ona będzie dynamiczna, jak w przypadku zespołu Sabaton, czy sentymentalna, ckliwa, jak w przypadku ballad właśnie jakichś takich historycznych, ona musi oddziaływać. Ona musi docierać do serc. Wtedy spełnia pokładane w nich oczekiwania, bo całość działań, usiłowań, o jakich teraz mówimy, żeby odrodzić polski patriotyzm, żeby zbudzić szacunek do naszej historii, z której powinniśmy być dumni, można zyskać tylko i wyłącznie przez wchodzenie do ludzkich serc i do ludzkich umysłów. Nawet okładka naszej płyty to jest twarz człowieka, młodego człowieka z zamkniętymi oczyma, pod którego czaszką jakieś takie obrazy pojawiają się z orłem w białym tle. Zresztą chciałbym podziękować za tę przepiękną okładkę Andrzejowi Sowińskiemu, który już kolejny taki dar serca też dla naszych płyt przesyła. To są właśnie jego fajne pomysły, jego wrażliwe pomysły. Chciałam jeszcze, panie Lechu, wrócić do tych koncertów, bo to jest chyba taka ważna rzecz w życiu każdego artysty. Ma pan jakiś taki koncert, który wspomina pan ze szczególnym sentymentem? Tak, mieliśmy ostatnio przyjemność brać udział w koncercie Epitafium Smoleńskiego na Jasnej Górze. I rzeczywiście atmosfera w sali księdza Kordeckiego, gdzie wspólnie z panem Zelnikiem, panią Łabonarską i jeszcze paroma aktorami śpiewaliśmy swoje utwory jako pewne kontynuacje treści wierszy wygłaszanych przez artystów. Atmosfera była niesamowita. Zresztą mam nadzieję, że Telewizja Trwam wyemituje ten program, bo został zarejestrowany i wiem, że oczekiwana jest emisja. To rzeczywiście był koncert, na którym mimo rutyny wielu lat występowania miałem rzeczywiście drżenie głosu i jakąś taką przedziwną tremę wynikającą i z miejsca, w którym to się działo, z otoczenia, z atmosfery, z klimatu, który się wytworzył na widowni, tej łączności między widzami, Polakami i artystami, również Polakami, mającymi coś do przekazania. Łatwiej się dzisiaj śpiewa takie utwory o Polsce, o patriotyzmie? Jest ogromny głód tego typu działalności, tego typu twórczości artystycznej. Jest wspaniały kontakt. Ja cieszę się bardzo z tego, że to, co robimy, jak już mówiłem wcześniej, jestem zbyt stary, żeby śpiewać o niczym. Teksty o miłości, takiej błahej, o niczym już nie wypada mi nawet z siebie generować. I to, co z Bożeną Makowiecką, moją żoną, która świetnie mnie wspiera swoim głosem, zespołem, przekazujemy ludziom, wchodzi, jak to mówią, jak w masło, ma odbiorców, ma oddźwięk, to bardzo cieszy. To znaczy, że nie tylko taka typowa papka popowa, która sączy się z mediów, nie tylko skandal, który zdominował teraz celebryckie przesłania różnych artystów, ale również ważne, poważne treści, istotne, wrażliwie podane, znajdują swoich odbiorców. To bardzo cieszy. To dobrze rokuje na przyszłość. Plany i marzenia muzyczne, panie Lechu, bo znając pana, pewnie już coś się w głowie rodzi, jakiś kolejny projekt. Tak, no projektów jest mnóstwo, leżą na razie na półkach, cały czas czekam na jakieś środki płatnicze, które spływają szybciej czy wolniej, bo wszystko to realizujemy za własne pieniądze. Natomiast plany są. Plany są takie, że przyszły rok jest rokiem powstania styczniowego. Ta rocznica zostaje powoli jak gdyby zamazywana, zapominana, a my chcemy właśnie ją odtworzyć, przypomnieć. Pomysłów jest mnóstwo, bo historia Polski jest przebogata. Mamy ciągle niezrealizowane te ballady rycerskie, które czekają na oddziaływanie. Ja pisuję regularnie do naszego dziennika takie swoje wierszowane felietony 13 z głoskowcem przeważnie, po mickiewiczowsku. I mam nadzieję wydać w przyszłym roku tomik wierszy z tymi właśnie ciekawymi podsumowaniami rzeczywistości w sposób wierszowany, mam nadzieję, że poetycki, oddawanymi.
Jeszcze nie zrealizowany scenariusz filmowy, panie Lechu. No to cały czas czeka, ale to już nie zależy ode mnie. Rzeczy, które mogę sam sfinansować, czyli ballady, czyli teledyski proste, realizujemy z pomocą przyjaciół. Natomiast produkcja filmowa to jest mniej więcej 15 milionów złotych i ta moja epopeja rodzinna o wysiedleniach Polaków w czasie II wojny światowej i 7 odcinków serialu o tym samym czeka na półkach agencji filmowej TVP. Mam nadzieję, że kiedyś, kiedy będzie bardziej przychylna atmosfera dla tego typu historycznych, polskich, patriotycznych produkcji filmowych, że doczeka się to emisji również. Tak na zakończenie, taka krótka chwila na reklamę najnowszej pana płyty. No cóż, Obudź się Polsko, już sam tytuł jest jak gdyby dość niezręczny dla niektórych środowisk, dla niektórych wręcz oczekiwany. Mam nadzieję, że ta płyta pomoże tej Polsce, tej naszej umęczonej ojczyźnie obudzić się, zmienić swoje nastawienie do naszego kraju, do jego linii rozwojowej. Chciałbym, żeby Polska była mądrze zarządzana, żeby była bezpiecznym, silnym krajem mądrych i dobrych ludzi. Tak jak to bywało niegdyś w przeszłości. Mam nadzieję, że to nam się uda. Bardzo serdecznie dziękuję panu za to dzisiejsze spotkanie. Płyty możemy się spodziewać pod koniec listopada. Pod koniec listopada. Gdzie możemy ją nabyć? No myślę, że tradycyjnie najwięcej możliwości nabycia jest w Lux Veritatis i w naszej przyszłości w księgarniach wysyłkowych związanych z Telewizją Trwami, Radiem Maryja. Będzie to rozprowadzała również księgarnia naszego dziennika. A myślę, że jest zainteresowanie również Empików, więc zapraszam do wszelkich możliwych źródeł dystrybucji na naszej stronie internetowej www.zajazd.pl pisane przez Y. Będą odnośniki do wszystkich punktów dystrybucji. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze bardzo dziękuję raz za zaproszenie. Z państwem się żegnam i za tydzień zapraszam na kolejny program z Panem Bogiem. Kiedy płynę przez ocean myśli moich, tych kudłatych, co się wstydzę zmieniać w słowa. Może gwiazda mi rozbłyśnie i odnajdę wreszcie port. Tylko mnie, mój Boże, prowadź. Kiedy wspinam się na szczyty moich marzeń, by niczego więcej w życiu nie żałować, gdy zawisnę nad przepaścią, stopy same znajdą próg. Tylko mnie, mój Boże, prowadź. Gdy zawisnę nad przepaścią, stopy znajdą skalny próg, tylko mnie, mój Boże, prowadź. Kiedy zbłądzę w dżungli miasta zagubiony i gdy rozum mi odbierze wściekła woda, droga sama mnie odnajdzie i powiedzie, gdzie nasz dom. Tylko mnie, mój Boże, prowadź. Droga sama mnie odnajdzie i powiedzie, gdzie nasz dom. Tylko mnie, Boże, prowadź. Prowadź mnie. W mojej wędrówce przez codzienność lecz szukam drogi, a Ty mnie, Boże, prowadź.
we miłości źródeł na pustyni szukam. A miraże zmysły chcą mi zaczarować. Ślady jej na piasku znajdę i powrócę po nich znów. Tylko mnie, mój Boże, prowadź. Ślady jej na piasku znajdę i powrócę do niej znów. Tylko mnie, Boże, prowadź. Prowadź mnie.